Koniec rządowego zakazu. Nowe zasady przebywania przy granicy z Białorusią. Koniec zakazu przebywania przy granicy z Białorusią. Jest decyzja szefa MSWIA. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński poinformował w czwartek, że 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw Podlaskiego i Lubelskiego. O zniesieniu czasowego zakazu przebywania na terenie przygranicznym Mariusz Kamiński poinformował w czwartek na Twitterze. 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWIA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw Podlaskiego i Lubelskiego. Jednocześnie wojewodowie wprowadzą zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej, napisał szef MSWIA. Koniec stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Rozporządzenie o czasowym zakazie przebywania obowiązuje do 30 czerwca. Do tego czasu, zgodnie z harmonogramem, ma zostać wybudowana zapora fizyczna na granicy polsko-białoruskiej. Budowa bariery, która stanie na 186 km granicy polskiej z Białorusią, ruszyła 25 stycznia. Do tej pory wykonano ponad 130 km zapory fizycznej. Rzeczniczka Straży Granicznej i porucznik. Anna Michalska poinformowała we wtorek, że odbiory pierwszych odcinków już się rozpoczęły. Rozporządzenie MSWIA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Weszło ono w życie 2 marca jako przedłużenie poprzedniego, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 roku do 1 marca 2022 roku. W rozporządzeniu wskazano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do jak napisano eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego. Przedsiębiorcy z Białowieży jadą do Sejmu walczyć o rekompensaty strefa zamknięta wzdłuż granicy z Białorusią obowiązuje do końca czerwca. Przedsiębiorcy, w szczególności z branży turystycznej, wciąż nie wiedzą, czy wrócą do pracy i przyjmą turystów. Domagamy się rzetelnej informacji. Żeby uruchomić biznes turystyczny, musimy zatrudnić ludzi, zebrać towar i wiedzieć, na czym stoimy. Mówi onetowi właściciel hotelu Białowieskiego. Dodatkowo przedsiębiorcy kolejny raz alarmują, że nie wszyscy dostają rekompensaty za zamknięcie ich biznesów. Przedsiębiorcy z Białowieży przypominają, że od 8 miesięcy nikt z nimi nie rozmawia i dlatego jadą do Sejmu, żeby uzyskać jakiekolwiek informacje na temat ich przyszłości. Mur na granicy z Białorusią ma już 120 km. MSWiA pokazuje nowe zdjęcia. Biznes turystyczny to nie jest fabryka śrubek, którą otwieramy na pstryknięcie palców mówi sławomir droń z białowieskiego centrum sportu. Krążą pogłoski, że strefa zostanie otwarta, a po 15 dniach znowu zamknięta. To w ogóle będzie dla nas katastrofa dodaje, że ich patery świecą pustkami. Mimo że oferują wynajem, to nikt ich nie rezerwuje, bo turyści nie mają wiedzy, czy będą mogli przyjechać i odpoczywać w puszczy Białowieskiej.